Daniel Płonka z nami po efektowym zwycięstwie na HFO5. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Ciężko się walczyło? Tak, tym bardziej, że był to dla mnie debiut i ogólnie tak powiem, że technicznie może mocno tego nie potrzebłem. Poszedłem na wymiankę tak charyzmatycznie bardziej, no ale myślę, że brakuje mi trochę doświadczenia, obicia i to jest wszystko, czego teraz potrzebuję. No walczyłeś troszkę ponad jedną rundę, prawda? Więc gdybyś miał uważać kolejne dwie, ciężko by było, prawda? Tak, przygotowany byłem ogólnie na sparingowo, czy też na tarczy. Z trenerem Borsakiem trenuję około 12 rund, zawsze robimy to w bardzo mocnym tempie. Wiadomo, to jest światła, teraz od razu 30% tlenu zabierają. Także tak jak mówię, brakuje mi teraz doświadczenia, bo ogólnie ważka też, których mam, nie zdążyłem nawet wykorzystać prawie niczego. Moja najmocniejsza broń, prawy low kick, jednak się sprawdziła, także w porządku. Weszło, no ale dużo debiutów jest tutaj na tej gali, prawda? I też wszyscy zaczynają od razu z dużego C, potem ciężko jest. Tak, powiem bardzo, że mój debiut zawodowy, a gala jest tak zorganizowana, jakbym co najmniej miał walczyć o pas na jakiejś dobrej federacji, bo naprawdę organizacja to jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Myślę, że FEN czy DSF to na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o organizację, oczywiście nie mówię o poziom sportowy. No na pewno wyjście przed taką publicznością dużą to są emocje. Tak, publiczność jakoś nie robi na mnie wrażenia, bardziej fakt wygranej czy porażki, bo to mnie chyba jak najbardziej nurtuje. Widzę, rodzina była, dziewczyny gryzły palce, były emocje wielkie. Tak, nie dało się ukryć. Właściwie kontrolowałeś pojedynek od początku, można powiedzieć. Można powiedzieć, że tak, ale dużo błędów, podpalałem się, chciałem pójść do przodu. Gdybym spokojnie na zimnej głowie to przeboksował, widziałem, że przeciwnik był podłączony. W pierwszym lockdownie zaczął krwawić z nosa, także gdybym boksował na zimnej głowie spokojnie, tak jak robimy to na walce, to myślę, że ciężko znokautowałbym go jeszcze w pierwszej czy drugiej rundzie, ale poszedłem na wymiankę i chciałem pójść do przodu. Gdybym poczekał, wpuścił go w kontrę, to myślę, że skończyłoby się dużo efektowniej. Ale po to jest debiut i te pierwsze walki, żeby właśnie to doświadczenie złapać. Oczywiście cały czas, prawda, walki na walkę, potrafię to zrobić na technice, a teraz trzeba to wykorzystać w walce, prawda. Jeszcze wiele, wiele przede mną. Zniszczyłeś rywala low kickiem, mówisz, że to jest twoja najmocniejsza broń. Tak, to nie ma. I koledzy na sparingowi i trenerzy często to zaznaczają na treningach, także mam tego świadomość. Pochodzisz z Rzeszowa, dużą tam macie bazę zawodników? Tak, bardzo dużą. Ogólnie sam prowadzę klub MMA, wspólnie właśnie z trenerem Bocakiem, który przygotowuje mnie, jest moim głównym trenerem. Trener bardzo bogatym doświadczeniem, bo z mistrz świata w K1 trenował w Grecji, w stajni z takimi zawodnikami jak Iron Mike Zambidis i takiej światowej legendy postacie. Także ogólnie prowadzi mnie na naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziomie. Dlaczego wybrałeś kickboxing, nie MMA? Ogólnie ja wywodzę się z judo ogólnie. Trenowałem w judo u Piotra Mechera jakieś 10 lat. Przerzuciłem się na sporty uderzane. Także teraz bardzo mi się podoba, jest to moja pasja. Także głównie przerzuciłem się na kickboxing. No bo judo plus kickboxing równa się MMA. A dokładnie, nie ukrywam, że dalsze starty wiążę właśnie w MMA, bo jeżeli chodzi o parter, to też jest, dobrze się czuję w tej płaszczyźnie. Czyli będziesz startował w MMA, taki jest plan? Tak. Kiedy planujesz debiut zawodowy? Na razie jeszcze najbliższe 3-4 walki chcę stoczyć właśnie w K1. Ogólnie docelowo szykuję się do MMA, a te walki K1 bardziej traktowałem właśnie jakoś takie obicie i łapanie doświadczenia, prawda? Jakąś konkretną federację masz już na oku, jakiegoś organizatora? Myślę, że na tym poziomie byłoby to śmieszne, gdybym mówił o federacji, którą mam na oku. No tak, ale czasami wiesz, planujesz debiut i jesteś z kimś tam, z lokalnym jakimś promotorem. Debiut to tak, jak tutaj dostaję propozycję, tak jak dostałem telefon 4 tygodnie przed walką, zgodziłem się na walkę. Ja nie mogę zdecydować, bo jestem na tym poziomie nikim, prawda? Biorę to, co dostaję, także jakoś za dużo wyboru nie mam, prawda? Jasne. Kiedy następna walka? Ja mam nadzieję, jak najszybciej. Chciałbym jeszcze w tym roku. Serdeczne dzięki, gratulacje i do zobaczenia. Dobrze.